Serdecznie w takiej wersji Boulder Dasha, no można powiedzieć, napisanej w języku Basic. Jak widać, buduje się pierwsza plansza, czyli jaskinia A1. No i chwilę trzeba poczekać, aż się to zbuduje. Tak, i teraz zaczynamy zabawę. Gra wlecze się troszeczkę niemiłosiernie, ale co jest tutaj bardzo istotne? Mianowicie to, że jak kamień spadnie nam na głowę, to się nam nic nie dzieje. Więc można się tu łatwo zablokować. No i jeśli więcej porusza się obiektów niż jeden na planszy, no to niestety jest to bardzo, ale to bardzo spowolnione. Dobrze. Mamy do zebrania 10 diamentów, czyli to jest minimalny limit, jaki jest nam potrzebny do uzyskania, aby przejść do kolejnej planszy. Może i dobrze, że jest ten limit, bo w tym momencie, gdybym tak miał zebrać, o, mignęło już na ekranie dookoła i teraz miga miejsce, do którego muszę się dostać. No i właśnie próbuję się tam dostać. Tak jak już wspomniałem, im więcej obiektów się będzie przemieszczać, tym wolniej to wszystko niestety działa. Ale tak to już jest tutaj dziwnie zrobione. Nie ma przynajmniej też żadnego czasu, jaki jest potrzebny, aby przejść planszę. No, tak jak widać, spadł mi kamień na głowę i nic. Nic się nie wydarzyło. Oczywiście kamienie można też przesuwać, bo jest ta możliwość. Ale na tej zasadzie, jeśli jest jakieś oczywiście miejsce ku temu, aby ten kamień przesunąć. Więc postaram się jakoś tam specjalnie nie zbierać tego wszystkiego, bo to spowalnia strasznie. Chociaż jak mamy coś po drodze, to można jeszcze zebrać. I wchodzimy do wyjścia. Po wejściu do wyjścia podliczane są punkty jakieś bonusowe. Być może za zebrane diamenty, im więcej zebranych, to tych punktów jest więcej. No i teraz buduje się plansza B1, tak? Czyli planszę A1 przeszliśmy. Teraz mamy B1. Nie wiem, ile tutaj jest tych plansz, tak żeby dojść do, powiedzmy, poziomu, no dajmy na to, drugiego. Dobrze, plansza się zbudowała. Tak, najpierw tego, potem robi dziury. Więc trzeba naprawdę dość długo czekać, zanim ta plansza się zbuduje. A ona się wreszcie zbuduje. Tak. No i dobra, zrobiło się otoczenie. Oczywiście muszą teraz, będą spadać kamienie z niesamowicie wielką prędkością. Jeszcze tutaj warto zauważyć, że znalazł się jakiś wróg, który wygląda jak X duży. Powiedzmy, że jest to odpowiednik motyla z tej prawdziwej gry Boulder Dash. I teraz musimy zebrać 12 tych diamentów. Czyli na szczęście też nie wszystkie. No i teraz jak mamy jeszcze ruchomego wroga, no to sytuacja zaczyna się tutaj coraz bardziej, że tak powiem, zagęszczać pod kątem szybkości poruszania się. Jeszcze jak kamień zaczyna spadać, też prawie w ogóle sterować się nie da. Także no niestety tak się dzieje, bo gra jest napisana w języku Basic, czyli w języku takim podstawowym, a nie w kodzie maszynowym. Jeśli ktoś w ogóle wie, co to jest kod maszynowy.
Kod maszynowy odnosi się bezpośrednio do instrukcji procesora, natomiast język BASIC jest językiem wysokiego poziomu. To znaczy, że wpisujemy proste komendy, instrukcje, a później program podczas uruchomienia musi to przekompilować na język maszynowy. No, niestety działa to, tak jak widać, w czasie rzeczywistym. Każdy nasz ruch jest konwertowany, bo na komputery 8-bitowe nie było takiej możliwości, aby można było kompilować program na tej samej zasadzie, jak mamy to w programowaniu w dzisiejszych czasach. Dlatego to wszystko tutaj, no niestety, jest bardzo spowolnione, bo jest konwersja zawsze w czasie rzeczywistym podczas gry. A w kodzie maszynowym no ta konwersja jest praktycznie natychmiastowa, dlatego że tam wszystko się opiera na cyfrach, które wprowadza się w tak zwane w data. Czyli generalnie programuje się na tych komputerach w BASIC-u, z tym, że tutaj się robi na zasadzie takiej, że w komendy wpisuje się data i po tym słowie data wpisuje się numerki 23,54 i tak dalej, i tak dalej. Czyli od 0 do 255 mogą wartości przybierać. I tylko tyle, że trzeba wiedzieć, co który, prawda, numerek tak naprawdę robi. Zawsze to było dla mnie czarną magią, bo próbowałem się tego nauczyć. Niestety nie potrafiłem tych data zrozumieć. Do dziś nie rozumiem i też nie próbuję nawet już w tej chwili tego rozumieć. Ale póki co zajmijmy się naszą grą. Właśnie udało mi się dojść do jaskini C1. U góry teraz mamy 15 do zebrania, prawda, kamieni szlachetnych oczywiście. I o dziwo, tutaj mamy aż 3 postaci, którymi kierujemy. Zginąć nie mogą, ale można to wykorzystać, bo każda z nich zbiera oczywiście diamenty, ale każda też porusza się dokładnie w tym samym kierunku, w którym no poruszam padem. Więc na przykład tutaj, gdzie są bliżej diamenty, no to mogę sobie pozbierać tymi, powiedzmy w cudzysłowie, ludzikami, którzy są najbliżej danego kryształu. Tak? Więc tutaj akurat będzie... Teraz tym, skupiam się na tym środkowym. Tak. OK. I teraz skupiam się na tym, który jest po stronie prawej maksymalnie. I przy okazji wezmę też tym środkowym, ten diament u góry. Tak, tu już wziąłem. I teraz się skupiam na środkowym, bo ma bliżej do tych kamieni, które są tutaj w tym miejscu. No dobra, zginąć nie można do upadku kamienia, więc specjalnie nie trzeba się tutaj martwić. Jeszcze zostały 2 do zebrania, więc zbiorę to tym, który jest po prawej stronie. Oczywiście kamienie, 2 spadają, to teraz już spowolnienie jest bardzo duże. No jeszcze jak spuszczę 3, no to prawie mi to wszystko stoi w miejscu. No niestety. Ale błysnęło. Tylko tak, gdzie błyszczy? A, tam jest wyjście. To wejdę tym, który jest w tej części środkowej. Tyle dobrze. Nie wiem, czy to wszystkimi trzeba będzie wejść, zaraz się okaże. OK, wszedłem. Nie, nie trzeba wszystkimi wchodzić, tyle akurat dobrze, bo jakbym miał tego gościa, który jest po lewej stronie, przeprowadzić przez to pole, no to by to nam zajęło dość sporo czasu, tak? Sporo dużo czasu, no jak to można to zinterpretować, to nie wiem. No dobrze, teraz buduje się kolejna jaskinia D.
Wszystkie kamienie te widzę, że tworzone są chyba losowo, ale nie jestem tak do końca pewny. A trzeba było zagrać po raz kolejny i zapamiętać, powiedzmy, ustawienie albo zrobić tak zwanego print screena, to może wtedy by to wiedział, czy tak jest. No kiedy się obudzisz? Ktoś długo się budzi. No, obudził się wreszcie. Pewnie dlatego, że ten stworek tam... Tak, teraz mamy wziąć 20. Nie mamy tyle. To prawdopodobnie musimy zlikwidować tego stworka, który tam spowalnia nam grę. Więc to było wskazane, aby go zlikwidować. Więc już to robię. Dobra, teraz tam dojść do niego. Teraz się o przekamarzanie. Ja to nazywam przekamarzanie teraz jest, bo najpierw on, potem ja i tak tą zmianę. A jak jeszcze do tego spadnie kilka kamieni, no to chyba ta gra chyba stanie w miejscu w pewnym momencie. Bo to wszystko po kolei się jakoś dziwnie dzieje. Dobra, wezmę jeszcze ten kryształ, który jest tutaj. Tego niżej to już nie będę, muszę tam dookoła obejść. I spróbuję właśnie zlikwidować tego gościa, zrzucając na niego ten kamień, który tu jest u góry. I zobaczymy. Wiem, że w klasycznym Boulder Dash to wystarczyło właśnie zrzucić taki kamień i się zamieniał ten stworek w kryształy. No zobaczmy, co się stanie. W międzyczasie może zbiorę te góry. O, dostał centralnie, pięknie. Tak jak myślałem, zamieni się to. O, jaki efekt, serduszka i diamenty. O, efekt sam w sobie jest bardzo fajny, muszę przyznać. No i teraz pozostaje pozbierać te wszystkie kryształki, które się tutaj pojawiły. O, i teraz jest szansa, że zbierzemy wszystkie 20 wymaganych kryształów. Tak, jeszcze zostaje 5, to wystarczy, że zbiorę te, które są tutaj na dole. Są akurat fajnie tak blisko siebie poustawiane. Od razu gra przyspieszyła, trzeba przyznać. Tak, no jeśli spada kamień, to raczej spowolni o połowę. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. Grać się da. Gra jest, no powiem, że fajnie się gra, nie jest zła. Tylko tyle, że to tam teraz muszę aż się udać, no trudno, nic na to nie poradzimy. Więc idziemy do wyjścia. Po drodze jeszcze mogę jakieś tam diamenty zebrać, co mi zależy. Wszystkich nie muszę zbierać, ale jak coś jest po drodze, to można przecież wziąć. No i jesteśmy. No i kolejna plansza. Gra robi się coraz bardziej ciekawa. Też trzeba czekać. Szkoda, że nie ma, że przyciskiem, prawda, przyspieszamy te punkty. No nie ma czegoś takiego. Więc trzeba na wszystko czekać. Teraz mamy do zebrania aż 36 kryształów. No to dość sporo. Zobaczmy, jak teraz ta plansza będzie wyglądać. Aha, mamy tutaj oczywiście... no dobrze, czyli trzeba będzie tak. Tym rzucę diament na głowę. Kamienie można przesuwać, więc będę musiał to wszystko oczywiście... No to teraz dopiero będzie prędkość nie z tej ziemi. Tak, zanim się mój obudzi, bo tu przecież musi po kolei sobie, muszą te wszystkie, prawda, stworki sobie pochodzić. Przycisk nic nie robi. A szkoda. Więc dobrze, no jakoś będzie trzeba to po prostu ogarnąć, ten cały system. Tylko niech się obudzi ten mój pionek. Raczej to pionkiem nazwę, nie ludzikiem.
No, jest, wreszcie się obudził. Dobra, ale prędkość jest normalnie niesamowita. Teraz w dół damy. Tak, raz, dwa, trzy. Da radę. Ach, ledwo co. Może jak ich załatwię chociaż jednego, to już będzie znacznie szybciej. Więc to zrobię. Bo po prostu zwątpić idzie. Dobra. Ala boś. Okej, dobra, teraz ten kamień co spadnie, wrzucę pchnego do. No, tak wygląda pchanie. Jakby ktoś się pytał. No dawaj. Ile to będziesz tak stał z tym kamieniem? No właśnie to jest to, że ta kolejka musi przejść, tak? O, szybko. Ja cię kręcę. Tak, teraz ten kamień będzie spadał godzinę. Świetnie, dobra. Jak już jednego załatwię, to już będzie wtedy gra o 1/4 szybsza. Tak, i już tutaj zaraz zawodnika załatwimy. Jeden gość będzie z głowy. Dobra, już tutaj mu leci na głowę słuszna sprawa. Ale będzie teraz łubudu, zaraz. I kolizja. Pyk. Aż wszystko się zatrzymało. To, co się tam teraz wyprawia, to. Tak, załatwimy zaraz drugiego. Tak, jeszcze te diamenty muszą się poustawiać. Już zaczyna gra lekko przyspieszać. Ale cudów jak widać nie ma. Tego muszę to towarzystwo załatwić. Boję się, żeby tego diamentu jednego nie. Jakby to powiedzieć. Może to być wyliczone wszystko. Jak ten diament tutaj, prawda, zostanie zlikwidowany przy, w cudzysłowie, wybuchu tego gościa. O kurczę, a nie przemyślałem, że to coś może uciec, ale może nie zdąży uciec. Może zdążę go zamknąć jeszcze. Okej, dobra. O, i tutaj mu zrzucę to na głowę, tylko niech, w cudzysłowie głowę oczywiście, tylko niech zejdzie sobie niżej. Oj, teraz. Pyk, dobra. Już będzie szybciej. Teraz się zajmę kolejnymi. Już myślę, że gra przyspieszy troszeczkę. Zaraz, żeby tutaj sobie nie schrzanić sprawy, ale myślę, że nie schrzanię. O, już jest zdecydowanie szybciej. Już mi się to podoba. Teraz załatwimy tego. To sobie zrzucimy. Dobra. Tak, chyba najtrudniej będzie tamtego załatwić. Ale nie będzie takiej potrzeby, ale nie, będzie taka potrzeba. Dobra, tego mu ucieknę i on zaraz zaliczy słuszne czambo. Tak jest. Mamy kolejne 9 diamentów. No i tu również musimy tego gościa załatwić. Ohoho, teraz się dopiero spowolniło, bo teraz te diamenty będą się spadać. Teraz tutaj muszę w odpowiednim momencie
to wszystko zrobić, żeby zrzucić temu ten kamień na głowę. Dobra, tam już sobie to pospadało, jak miał pospadać, gra przyspieszyła. Teraz muszę... Tak, tak, tak i już, i na głowę, tak jest. No i teraz już mamy z głowy. Teraz wystarczy pozbierać tylko wszystkie te diamenciki. Tak, będzie sobie to jeszcze spadać godzinkę. Super. No i teraz już mamy na spokojnie zbieranie. No i zobaczymy, czy to było wszystko wyliczone, czy niekoniecznie. Pokażę się za chwilkę. Dobra. No i jeszcze tutaj. Nie, nie było wyliczone do końca, więc spokojnie można było. Ale jak ich załatwiłem wszystkich, to przynajmniej gra przyspieszyła. Jeszcze dwa zostały tylko do zadania. Dobra, i teraz tylko pytanie, gdzie jest wyjście z sytuacji. A, tutaj. Dobra. To idziemy, reszty nie trzeba. I wiele. Zliczamy punkty. Będzie F. Czy będzie coś nowego? F. No dobra, zobaczmy, co teraz nam tutaj przygotowano. Ciekawe, tutaj tych wszystkich plansz może być. Ale pewnie dużo. O, teraz inny kolor mają kamienie przynajmniej. Już nie zwróciłem uwagi, czy w poprzednich były te kamienie identyczne, czy nie. Aha, to jest plansza, w której można się zablokować i też mamy tutaj niestety, ale uwięzionego jednego gościa. Więc podejrzewam, że to nie będzie łatwa plansza, bo tu będzie można się zamknąć, więc nie wiem, jak w tej grze wygląda game over. Póki co. No jakoś trzeba będzie się z tamtym gostkiem uporać. Czyli plansza tu jest taka dosyć, jak widać, rozbudowana. Pod kątem, że tak powiem, oczopląsu bardziej. Dobra, tutaj ten kamień nie spadł, tam na razie nie ma jak. Pewnie trzeba będzie się z tamtym jakoś poganiać z tym stworkiem. Nawet nie mam pojęcia, czy to coś mnie zabije, bo jak mnie kamienie nie zabijają, to myślę, że i chyba też nie będzie mnie zabijać ten stworek. Można by to sprawdzić. Tylko prawdopodobnie będzie trzeba grać być może od nowa, bo tutaj nie widzę żadnych żyć, żeby to jakieś były dodatkowe, więc może tu jest tylko jedno. Trzeba by to jakoś sprawdzić. Na razie sobie zrobię tak, żeby jeszcze nie zrzucać kamieni, żebym miał gdzie wyjść jeszcze w razie czego. Dobra. No trochę długa będzie to rozgrywka, widzę. Jak jeszcze uruchomiłem lawinę kamieni, to sytuacja może się jeszcze przedłużyć. Tak, bo spowolniło troszeczkę.
A i dobra, cyk. Zabieramy tego. Tutaj oczywiście lawina kamieni leci. Dobra, zatrzymało się. To już mam trochę szybciej, tak? No tak, jeszcze trzeba brać pod uwagę to, że tamten motylek, jeśli można tego X-a tym motylem nazwać, to tamten motylek, no trzeba go będzie uwolnić, pewnie zlikwidować, bo nam tych diamentów prawdopodobnie nie wystarczy. Niestety. No i tutaj będzie troszkę zagwozdka, bo... Dobra, teraz gdzie idziemy? To już wszystko mamy z tej strony tak jakby pozbierane. Chyba, że nie trzeba go załatwić, bo widzę, że jest na tyle tych diamentów. Tak, jeszcze tylko 7. Więc tak na pierwszy rzut oka nie było widać, że faktycznie tyle tych diamentów tutaj jest. Że spokojnie sobie to mogę zbierać. Oho, jeszcze zostanie sporo na zaś. Tak, i teraz gdzie mamy wyjście? Z tamtej strony. No to całe szczęście, że nie zablokowałem tego wyjścia. Bo już w tym momencie byłoby po ptakach, tak? A tak to na szczęście jakieś tam jeszcze przejście mam. Nie jest zasypane. Więc idę do wyjścia w tej strasznie szybkiej grze na Commodore C64. Ta prędkość tej gry jest po prostu oszałamiająca. Ale grać się generalnie da. Tylko trzeba uzbroić się w, no naprawdę, dość mocną cierpliwość. I kolejny G teraz. Cave G1. Bo już bardzo daleko zaszedłem. Nie wiem, ile jeszcze będzie tutaj tych poziomów. Teraz mamy różowe kamienie. No dobra, jak jest, tak jest. Tak, robi się otoczenie. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Mamy tylko pozbierać te kryształki. Dobra, to zbieramy. Tyle w tej grze jest do roboty. To właśnie robimy. Spowalniam sobie grę. Aleś mi uciekł. Dobra. Już mamy, bierzemy następne. 8 zebraliśmy. Mamy 10. No jaka szybka teraz się gra zrobiła. Proszę, proszę. Dobra, cyk, cyk i w dół. Jak nie będziemy starać się zrzucać kamieni, będzie to szło szybko. Jak będę zrzucał kamienie, będzie szło wolno, bo na kamienie jest potrzebny czas, żeby one spadły. Dobra. Też lepiej może nic tak tych kamieni starać się nie zrzucać za bardzo, bo może się potem okazać, że sobie zasypię jakieś wyjście, o którym nie wiem gdzie jest, bo skąd mam wiedzieć. W tym momencie jest to niemożliwe, aby to wiedzieć. Idę najpierw na górę. Pozbieram to, co na górze i będę się kierował ku dołowi. Tak, zbieram za porządkiem na razie.
Tam na dole jest sporo tych, ale że gdzieś jakoś dziwnie to minął. No dobra. Ile punktów daje? 15 chyba za zebranie jednego takiego. Albo 25 może. Lepiej. No nie wiem, nieważne. Nieważne. Ważne, żeby to zebrać jak najszybciej. No tak, bo jak tutaj zrobić grę na czas, gdzie wszystko się zachowuje jak po prostu slideshow. O, jeszcze tylko 6. Proszę bardzo. I po prostu do wyjścia. Jeszcze 4. Akurat tutaj mamy koło siebie takie fajne 4. Tak, spowolniłem grę. Gdzie wyjście? Tam. Doskonale. Co po drodze jeszcze weźmiemy. Je. Teraz wchodzimy do planszy H. H1. Punktów sporo. O, mamy A2 teraz. Mamy A2. Czyli jest do G, tak? A, B, C, D, F, G. Czyli tak jakby na jeden taki świat, powiedzmy, przypada 7 plansz. A ja nie wiem, czy to nie jest déjà vu, powrót do planszy pierwszej. Tak jak było A1, tylko tyle, że jest więcej kamieni, widzę. Więcej kamieni. I tu jest właśnie ta różnica teraz w tej chwili względem tego, co było pod tą jedynką. Więc na to wygląda, że plansze teraz się będą powtarzać. Tylko tyle, że będzie się zwiększał ich poziom trudności pod względem ilości kamieni znajdujących się na planszy. Nie wiem, ile tych kamieni tu jest więcej. Może 20, może 30, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie poziom trudności no, się nieco zwiększył. Dojdę maksymalnie do drugiej planszy i wtedy stwierdzę, czy faktycznie będą się tu zmieniać układy plansz, czy raczej nie. Więc mamy tutaj tylko 10 diamentów do zebrania, czy też kryształów, jak kto woli, więc nie będę zbierał wszystkich, bo tam wyjście jest wiadomo w którym miejscu, jeśli chodzi o tą planszę. To jest taka klasyczna plansza pierwsza w Boulder Dash, jest dokładnie taka sama. Tak, i tak jak mówiłem, tam będzie wyjście, więc tylko tym się różnią te plansze, że jest więcej kamieni. I być może i więcej jest też tych kryształów. Nie wiem. W każdym bądź razie nie za bardzo mam zamiar przechodzić tak jakby drugi poziom, można tak powiedzieć. Ale zobaczymy, jak wygląda druga plansza. Przynajmniej w tym drugim, w tej drugiej serii może tak, może to bardziej seria będzie. Tak, tak widać, że kolory są jednakowe, czyli też wtedy była zielona, kolor był planszy. Układ, jeśli będzie ten sam, to znaczy, że po prostu zmieniła się tylko liczba kamieni, być może diamentów w tym wszystkim. Tak jest, to jest dokładnie to samo, co było wcześniej, tylko tyle, że jest inny układ położenia zarówno kryształów, jak i kamieni. Tak. Może tu jest tych mniej kryształów. Zaraz policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze 12, 13 jest. Także siłą rzeczy no troszeczkę no na styk tutaj już trzeba zbierać te kryształy. Tak? No więc właśnie. Oczywiście te dwa kamienie muszą spaść, zanim ja się obudzę. No to czas trochę upłynie.
No, dawaj. Się wreszcie obudzi. Tylko musi być, o jest, dobra. Więc tak wygląda ta gra. Myślę, że można sobie pograć, ale na dłuższą metę może być dość nużąca, szczególnie jeśli chodzi o no, szybkość tej gry, bo no, jest tutaj, jeśli chodzi o szybkość, to ta gra ma wiele do życzenia. Poza tym w sumie może być. Więc tyle, jeśli chodzi o tą grę, wiadomo o co chodzi. Więc do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach gier 8-bitowych.